Minęło już ponad 7 miesięcy od czasu wprowadzenia w naszej gminie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z którym to właśnie Urząd Gminy przejął odpowiedzialność za odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów. Czy nowy system się sprawdził? Czy mieszkańcy chętnie segregują odpady? Czy oszacowane przez gminę stawki opłat za gospodarowanie odpadami okazały się słuszne? Te oraz wiele innych kwestii związanych z nową polityką śmieciową wyjaśnił nam zastępca burmistrza Czarnego pan Ireneusz Witkowski. Ustawa śmieciowa, która dla wszystkich była swego rodzaju szokiem i zmieniła na sposób odbierania, segregowania tych odpadów, no, budziła bardzo dużo kontrowersji. One myślę, że są coraz mniejsze. Moim zdaniem udało nam się chyba przez te pół roku wprowadzić ją, realizować. Oczywiście nie bez żadnych problemów, ale wydaje mi się, że w miarę pozytywnie. Wyłoniliśmy przedsiębiorcę, który dokonuje tej zbiórki odpadów i z budynków zamieszkałych przez mieszkańców, jak i również od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. I powiem tak, z tego tytułu nie mamy żadnych większych kłopotów. Kłopot pojawia się jeden, o którym powinniśmy sobie ciągle zdawać sprawę, to jest jak gdyby stopień segregacji tych odpadów. Że po tym pierwszym półroczu tak dostrzegamy, że ilość segregowanych odpadów jest mimo wszystko zbyt mała. I tutaj jest taka prośba do mieszkańców, żebyśmy jednak wszyscy szli w kierunku segregacji tych odpadów komunalnych i żebyśmy, żeby ta nasza czujność co do jakości i ilości segregowanych odpadów była coraz większa i na większym poziomie. Wszyscy przy prowadzeniu tej ustawy mieliśmy pełną świadomość tego, że nauczenie czy próba prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w dużych budynkach mieszkalnych czy wielorodzinnych, w blokach, na pewno będzie utrudniona. Tym niemniej pojawił się pomysł, żeby każda wspólnota, zarządca danej wspólnoty przekonał mieszkańców do tego, żeby do tego procesu się przygotować, tej selektywnej zbiórki odpadów. No i chyba takim bardzo, bardzo dobrym znakiem, takim dobrym sygnałem jest to, że w naszym Czarnym powstało już kilkanaście wiat, takich pergoli śmietnikowych. Ta częstotliwość, którą my przyjęliśmy, powiem, że w większości ona się sprawdza i jest dobra. Tym niemniej pojawiają się głosy od mieszkańców, że zbyt rzadko, zwłaszcza w okresie letnim, były odbierane odpady zielone. Zbyt rzadko może w niektórych domkach jednorodzinnych odbierane są odpady typu popioły przy spalaniu węgla. Tym niemniej nas jako instytucję zarządzającą obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych, obowiązuje przetarg, w wyniku którego została wyłoniona ta firma. I rzeczywiście te wszystkie uwagi do nas trafiają i na koniec tego 2014 roku kończy się umowa z firmą, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Szczecinku. W tym roku zostanie przygotowany drugi przetarg i rzeczywiście nad tą częstotliwością, mając dużo większe doświadczenie, będziemy mogli racjonalnie zastanowić się i w niektórych elementach po prostu zwiększyć zakres świadczonych usług przez firmę, która ten przetarg wygra. Ale to już będzie na lata 2015-2016. Jak przypomnimy sobie sytuację sprzed 6, 7 czy nawet 8 miesięcy, kiedy zostały uchwalane stawki przez poszczególne rady, czy dobór stawki, jaką kwotę mają poszczególni mieszkańcy płacić za ustawę śmieciową, to wszystkim tak naprawdę czasami włos stawał na głowie, bo w niektórych gminach te stawki były naprawdę bardzo wysokie. My podeszliśmy do tej sprawy bardzo odpowiedzialnie, uważam, bo zaproponowane przez nas stawki, co nie ukrywać, były jedne z najniższych w naszym powiecie. Nie będę porównywał się do województwa, bo tam w niektórych miastach były ceny bardzo wysokie. I tak naprawdę to, co jest najważniejsze, to jest to, że w ramach tych stawek my się po prostu mieścimy i ten budżet zamyka się. Powiem też, że i też odpowiedzialność zarządców i mieszkańców jest na dość wysokim poziomie, bo mimo wszystko mieszkańcy poczuwają się do uiszczania tych opłat. Oczywiście one nie są realizowane w 100%, ale naprawdę nie wyglądają najgorzej. Za to też oczywiście słowa podziękowania, bo tak naprawdę to my wszyscy
jesteśmy odpowiedzialni, nie tylko gmina, ale każdy mieszkaniec z osobna za to, żeby po prostu w naszym mieście było czysto. Podkreślę raz jeszcze to, że zmieścimy się w tym budżecie, nawet zostają niewielkie oszczędności, stawki nie ulegną zmianie, nie będą ani podwyższone, ani obniżone. Z racji tego, że posiadamy pewne oszczędności, powracamy do tematu, który pewnie Państwo sobie przypominacie na jednej sesji, że podjęliśmy uchwałę o tym, żeby wyposażyć wszystkie gospodarstwa, które będą prowadziły selektywną zbiórkę odpadów, w odpowiednie worki z odpowiednim napisem, z odpowiednim kolorem, żeby ta zbiórka, żeby zachęcić jeszcze mieszkańców do większej selektywnej zbiórki tych odpadów. Podwyżki na pewno nie będzie. Ta kwota, która była przyjęta, pozostaje na ten rok bez zmian. Szczegółowe informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie znajdą Państwo na oficjalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy Czarne, dostępnej pod adresem www.czarne.pl. Pracownicy urzędu przygotowali bogaty w informacje dział, z którego dowiedzą się Państwo wszystkiego, co dotyczy nowej polityki śmieciowej, sposobów segregacji odpadów czy też opłat z tym związanych.